Naszym gościem jest Jasiek Szczepańczyk, czyli autor naszej płyty tygodnia, w zasadzie można powiedzieć dwutygodnia, ponieważ no, w tym tygodniu tak wyszło, że, że radio nam nie działa, więc postanowiłem przedłużyć o tydzień, zobaczyć, może do tamtej pory uda nam się cudownie już wrócić i wtedy, no, i wtedy już normalnie będziemy mogli ci no, zaoferować taką promocję, jaką po powinno, powinna płyta tygodnia dostać. No więc tak, może najpierw, tak na, na początek na luzie, w ogóle jak ci mija życie w obecnym świecie? Powiem ci, że y, naokoło się słyszy, wiesz, masę tragicznych rzeczy, y, masę smutku od znajomych mam i czasem aż nawet mi głupio powiedzieć, że ja się miewam świetnie. Y, powiem ci, że cały lockdown i tak dalej dał mi masę, masę czasu na uczenie się nowych rzeczy związanych z muzą, y, na jakieś nowe projekty, y, na... Otwarcie, wiesz, działalności związanej z miksem dla innych artystów. Nie. Podejrzewam, że gdyby tego wszystkiego nie było, to byłbym bardzo do tyłu, jeśli chodzi o, o pracę w tym roku. No ale jednak czuć, wiesz, um, brakuje tej takiej współpracy face to face, nie podróży i tak dalej, koncertów. To jest mega, wiesz, smutne, bo miałem mocne plany na ten rok, a koncertowo wyszło jak wyszło. No. No tak, no właśnie swoją drogą, bo też nowe projekty, no ale w sumie trochę starych też zamknąłeś. no W sensie, Huamajna Ura Records już zakończyło działalność, tak? Tak, tak, zdecydowanie. No właśnie, niestety. No, jakby. No... Chcesz no, o tym coś powiedzieć, czy może po prostu sprawa zamknięta? I... Jak najbardziej mogę opowiedzieć. Jak najbardziej mogę opowiedzieć. E, Zacząłbym w tym momencie od tego, że był to od początku taki projekt, e, typu: chcę się spróbować w pewnej działalności, chcę się wypróbować, e, chcę pomagać jakimś artystom w pewien sposób. No nie, także powiem Ci, że tą działalność pomocy e, w jakiś sposób pewnym artystom e, nadal. Nadal sprawuję, wiesz, dalej tworzymy rzeczy z blaszkanonem, o czym mogę w sumie trochę później powiedzieć. Nie chcę za wiele zdradzać, ale szykuje się bardzo ciekawy zróżnicowany materiał. Także działalność, wiesz, pomocniczą jakby artystą i takie wsparcie nadal prowadzę, ale strona strona promocji, strona, strona takiego Pokazywania się w taki mocny sposób, żeby prezentować samego siebie i resztę artystów, nigdy nie była e, czymś, co mi przychodziło tak naturalnie. I w pewnym momencie stwierdziłem, że kurczę, mam pod sobą takich ludzi jak Kangur, którego mega na przykład szanuję, uwielbiam jego muzykę. E, mam wiesz wschodzących artystów, jak właśnie Will of the Wisp, e, Mary Magdalen, którzy wiem, że fajnie cisną naprzód. Wiesz, brasz Kanona i stwierdziłem, że oni będą. Oni wyjdą lepiej na tym, jeśli będą um, pod jakąś lepszą wytwórnią. Tak ci powiem, no nie. Ja nadal wydaję sam siebie, ale uważam, że tacy artyści, którzy byli pod tym labelem, lepiej się mają gdzieś indziej. No a nadal relacje mamy super, no nie? Nagrywam dalej z nimi, także wiesz. Okej, okay, no bo właśnie też widziałem, że brałeś udział w tych projektach, w sensie byłeś wpisywany, na przykład przy Mary Magdalene wspomnianej, tak, że, więc co więcej, był jeszcze twój remix, tak, tego, tego kawałka, kochał stare bloki, e, więc różne zupełnie wersje. Natomiast, a jeśli chodzi o twoją muzykę, no to to jest e, nadal Who I nauczyć, no to jest po prostu Jasiek Szczepańczyk Records, korobka? To jest po prostu Jasiek Szczepańczyk, kropka. Wiesz, okay. ja miałem kiedyś, y, zaczynałem robić muzykę od ambientów, jako Imponderabilius był Taki elektro jazzowy projekt Futile Fiction, i wiesz, otwierało się coraz więcej tych projektów z różnymi klimatami, i w jednym momencie stwierdziłem: okej okay, albo nazwę to jakoś, albo zamknę się zamknę się w pułapce robienia ciągle nowych projektów. I po prostu w pewnym momencie stwierdziłem, że będę robił różne rzeczy pod po prostu swoim imieniem, nazwiskiem, mimo że jest ono bardzo nieporęczne dla. Ludzi spoza Polski. Umówmy się nie. No tak. A w ogóle to w związku z tym, kiedy tak na dobrą sprawę za zacząłeś tworzyć te swoje rzeczy? No bo też zresztą sam mówisz, że pod innym pseudonimem sobie czasu nagrywałeś, po prostu tak. A widziałem ostatnio u ciebie na e, Instagramie, no bo główną metodą kontaktu z tobą przez social jest jednak Instagram, tak, albo no Facebook ewentualnie, że, że wyrzucałeś jakieś stare domówki i tak dalej, które miały. To był przestrzeń dwóch lat, chyba, tak? Mhm. No właśnie. Tak, tak. Właśnie powiem ci, że. Ten tydzień, w którym rozmawiamy, był dla mnie ciężki emocjonalnie pod tym kątem, że podjąłem się przejścia przez ostatnie dwa i pół roku, w których robiłem muzykę i wyselekcjonowanie projektów, które mi się podobają, które są do wyrzucenia i z których mogę wyciągnąć coś, jakieś sample które zresztą powysyłałem do znajomych artystów było ostatnie ogłoszenie na Instagramie i ludzie się właśnie zgłaszali rozsyłałem wiesz po prostu swoje utwory kawałki z nich za darmo żeby coś nowego wiesz dać ludziom no ale mówię ci przekopanie się przez blisko 800 projektów które powstały na przestrzeni tych dwóch i pół roku wiesz nie wszystko co są moje rzeczy to jest też właśnie z mojej pracy, gdzie miksuję rzeczy dla ludzi. Ale no, dało mi to taki wgląd w moje poszukiwania muzyczne. I wiesz, nie raz gdzieś tam cringowałem, z tego, wiesz, jak. Widać jak się ciągle szukałem i jak się ciągle szukam. No nie. Ale jeśli miałbym ci odpowiedzieć, gdzie to się wszystko zaczęło, to kurczę, gdzieś tam zawsze była ta muzyka. Ale zaczęło się gdzieś tam pod koniec podstawówki w Audacity, wiesz, jakimś prostym no mikrofonem. Pewnie. Nie. No pewnie. Później tak, covery na, na YouTube e, gitarowe. Oj tak. Oj A, no Oj tak, tak, znamy to. Później gimnazjum, gdzieś tam, wiesz, ciekawsze rzeczy. No i później tak naprawdę zaczęło się w 2018 zdaje się, 18 roku, gdzie wydałem trzy albumy. To był pierwszy Imponderabilius. Zrobię za jakiś czas na Instagramie w ogóle parę postów o starszych projektach, bo kilka z nich jest ciekawych, kilka z nich jest nie za dobrych, ale nadal uważam ciekawych. No nie, chciałbym o nich trochę poopowiadać. Właśnie był Imponderabilius, w którym na pierwszym albumie były trzy kawałki około 10-12 minut. To były drony, ambienty. Później było Futile Fiction, z którym weszłem w ogóle do słuchania muzyki od progresywnego roka No nie? I gdzieś tam zawsze, gdy już nawet nie słuchałem tak dużo tej muzyki, to gdzieś tam zawsze mam te inspiracje gdzieś z tyłu głowy, robiąc muzykę. I właśnie to jest taki projekt łączący, wiesz, jakieś bardziej. Zwariowane rytmy, <noise> e, trochę elektroniki, i wiesz, e, taką po prostu czystą zabawę muzyką. No i później druga płytka Imponderabiliusa w tym 18, zdaje się. Yeah. Okej, okay, a jak się do tego ma na przykład laster z zeszłego roku? Bo to już było, no to już jest trochę dawniej, tak mówisz, 2018 i wcześniej, a jednak zeszły rok, no to w tej skali, no nadal, To jest, to jest jednak sporo czasu w skali, o której mówimy. Mm -hmm. Zdecydowanie. E, wiesz, laster było mm, bardzo przyjemnym do zrobienia e, projektem, ale którego tak naprawdę nie planowałem. Wiesz, mam tak, że większość ostatnich e, projektów było gdzieś tam od początku konceptem. Nadal mam, wiesz, w notatkach parę albumów, do których dopisuję sobie nazwy plików i wiem, że okej, okay, może za parę miesięcy Przysiądę i zacznę kończyć ten projekt. Nie? Taki mam tryb pracy. A z Leicester było tak, że przeglądałem sobie pewne kawałki i pewne takie z mniej więcej pogranicz, a, pogranicz ambientu, i a, wykreśliłem z nich taki wspólny mianownik, takiego, jeśli mogę to tak określić, błyszczącego brzmienia. Miłego, błyszczącego brzmienia. Nie wiem, na ile jest to miarodajne, ale tak dla mnie one brzmiały. I tak jak y, mówiłem, y, wybrałem sobie po prostu kilka tych kawałków. Nie wiem, z 15. Później ograniczyłem tą listę i skupiłem się w czasie jakichś dwóch tygodni na ich kończeniu. No i tak powstała ta płytka. Także. Wiesz, to nie jest taki album jak ostatni, że miałem koncept, na którym siedziałem, 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 tylko luźna kolekcja kawałków pod jednym powiedzmy mianownikiem i tak to wyszło. Bardzo przyjemna płytka do zrobienia. Luźna. I też przyjemna do słuchania powiedziałbym od razu, bo pamiętam, że wtedy, gdy to wstawiłeś, to miałem: o, trzeba posłuchać. I bardzo jak najbardziej mi się też to podobało. Natomiast właśnie, bo to przechodzimy od razu do FM, bo mówisz sam, że tu, tutaj była większa koncepcja, tak? to miałem o to spytać od razu. W zasadzie, czy była właśnie stała koncepcja konkretna za całym albumem, bo też warto przypomnieć, że tutaj są goście, gościnie. Mamy 12 kawałków, z tego co pamiętam, łącznie, albo jak liczyć bonus track. Jak liczyć bonus track? Wiesz, dlaczego go nie wstawiłem? Na bonus tracku pojawia się... To nie jest gość, to nie jest... Gościni? To jest pani z audycji radiowej, która... To jest fragment słuchowiska radiowego i dlatego go po prostu nie mogłem wstawić na streamingi, no nie? Dlatego jest tylko na YouTubie. Okej, okay, prawa. Tak Już mnie urzekł ustawiam. ten fragment, że to był, zdaje się, pierwszy kawałek, który zrobiłem na ten album, ale od razu miałem takie, okej, okay, to jest piękne, ale nie wstawię tego, wiesz, dla szerszej publiki. No, taki, no, masakra, nie? Jasne, ale początek stycznia to był. 10 stycznia, jeśli się nie mylę? E, premiera? No właśnie, począt, no grunt, że początek stycznia tego roku już, tak? No i e, płyta, która jest w zasadzie mocno ambientowa, powiedziałbym, i z tego, co pamiętam, brałeś tutaj... E, na, na warsztat nagrania z Walkmana, tak? Z radia z Walkmana. No właśnie, co to jest za koncepcja? Powiedz mi. Właśnie, pokaż go też. Eee, już ci mówię. To od razu wezmę jeszcze coś innego. Rekwizyty. Kiedyś mhm. <gordy> się nie przygotowałem. Eee, w ostatnim roku Andrzej. sorry Andrzej, wasakra. Andrzej i Siwek eee, wydał swoją płytę lamer inspirowaną dziełami Debussy'ego, na której się też udzieliłem gitarowo na drugim kawałku. Serdecznie polecam bardzo ciekawa sonorystyczna muzyczka. No Jędrzej w ogóle też robi ciekawe rzeczy. Niedawno wydał mu muzykę na szkle robioną, tak? To to widziałem też. Gość jest niesamowity i też mi dał trochę takiego busta. Busta, jeśli chodzi o wiarę w siebie, jeśli chodzi o występy na żywo. O tym może też później tam opowiem, no nie? Ale dostałem tą kasetę i kurczę, nie ukrywam, że z przyczyn czysto wygodniczych słucham muzyki tylko na streamingach. No po prostu wiesz, mam masę płyt w domu, ale nawet nie mam jak ich odpalić. A co w ogóle wiesz z kasetami? Także mam trochę też tych kaset, szybko lecę, wiesz, na Elixę dostałem kasetę i szukam jakiegoś Walkmana. Myślę, no, podtwarzam sobie kasety, coś tam posampluję, super. Kupuję Walkmana, przechodzimy do tego pudełka Aha. i okazuje się, że system kasetowy w nim totalnie nie działa i wiesz, że co mam, się wydał cztery dychy na Walkmana, nie działa, masakra. Trzeba napisać coś brzydkiego panowi z olx na pewno. Patrzyłem, wiesz, poszukałem, popatrzyłem po funkcjach, okazało się, że działa w nim radio. Więc stwierdziłem: Okej, okay, no może wykorzystam to radio do czegoś. E, dużo się bawię z szumem, dużo się bawię z przekształcaniem wokali na e, jakieś różne brzmienia. I zacząłem kminić, zacząłem kminić, wiesz. To przyrodziło się w takie wieczory, gdzie co parę dni wieczorem siadałem sobie przed komputerem. Podpinałem Walkmana, zaczynałem jeździć po stacjach, słuchać jakichś rzeczy i zbierać sobie próbki. Później zaczęło się. Wiesz, później weszła mi koncepcja, z czym mi się w ogóle kojarzy to radio. Gdy chcę już robić coś. Z radią, to fajnie by to było jakoś połączyć. I moim takim najwcześniejszym wspomnieniem z radiem ja nigdy nie słuchałem za dużo radia. Ale jako dzieciak było mi dane sporo słuchać audycji radiowych słuchowisk, jakichś książek, bajek na kasetach, wiesz, tego typu takie low i brzmienie i do tego jakaś muzyka. I stwierdziłem, że. Okej, okay, to jest jakiś trop. I napisałem, zdaje się, tego samego dnia na insta ogłoszenie. Ogłoszenie po prostu, relacje. Siema, słucham ludzi, którzy piszą y, jakieś wiersze, y, czy mają coś ciekawego do opowiedzenia. Y, jest to anonimowa sprawa, ale opowiem wam więcej na priw. I tak naprawdę z tych ludzi dziewięć, no większość pojawiła się na płycie, nie? Y, później jeszcze dobrałem Blaszkanona, gdzie gdzieś tam, wiesz, gadaliśmy też, wiesz, wyraził zainteresowanie, także, wiesz, tak wyszło. No Tak, no swoją drogą ja pamiętam to ogłoszenie i tam sam, sam się zastanawiałem, czy ci czegoś nie wysłać, ale może no lepiej, że tego nie zrobiłem ostatecznie, e, bo to, to nie, to, to nie, ale nie, ja, ja może lepiej nie. E, natomiast e, to skąd skoro, skoro się wzięły sample, to w ogóle na czym? Jakiego sprzętu używasz, na czym tworzysz? E, tworzę. E, akurat się teraz na nim nagrywa e, brzmienie na Logic to jest taki program do robienia muzy e, od Apla i na nim głównie tworzę i powiem ci, że e, naprawdę e, zaczynając już, gdy, wzią, gdy wziął się ten koncept, ok, to będzie płyta radiowa, to ustawiłem sobie taki challenge na niej pojawią się tylko dźwięki e, pochodzące stricte z radia, no i oprócz czego wiadomo głosy ludzi zaproszonych i dotrzymałem tego słowa w jednym kawałku. Kurczę, musiałbym sobie przypomnieć, jak on się nazywał teraz. Ja go pamiętam jako odrzut, ale mu dałem jakąś pewnie piękną nazwę, tak czy siak instrumentalny. <laughs> to on jest złożony z partii wokalnych, z wierszy, wiesz, opowiadań od ludzi, których nie użyłem, także wiesz, pod koniec, właśnie robienia, y, zrobił się taki spory folder, wiesz, też nagrań, których nie użyłem. Stwierdziłem: Okej, okay, robimy recykling. I no właśnie, tak to wyszło. Y, no a co do mieszania z samplami, nie ukrywam, że y, najwięcej bazowałem na szumie, bo jest to niesamowity dźwięk, y, który zawiera w sobie tak naprawdę wszystko. I czego byś nie chciał wyciągnąć z szumu, to tam będzie. Trzeba po prostu umieć do niego dobrze podejść. Wiem, że na kawałku z blaszkanonem, na przykład dźwięki i klawisze, to jest, to jest dialog. Słuchaj, jakaś pani mówiła o żubrach i bizonach w jakiejś puszczy? No i właśnie to przerobiłem na klawisze w pewien sposób i. To jest właśnie to brzmienie na kawałku Blaszkanona. Takie główne. Także powiem Ci naprawdę mnóstwo miałem zabawy w ograniczaniu się i, i staraniu się, wiesz, wydobyć jak najwięcej z tego brzydkiego brzmienia w mono, zaszumianego, brzydkiego, no nie? Także super, super proces. Domyślam no, się, że też po prostu dużo roboty na dobrą sprawę tak z tym, no bo żeby wyciągnąć właśnie z sampla, który jest zupełnie taki, no, raw, tak, surowy, wyciągnąć jednak to, to brzmienie, które ostatecznie uzyskałeś, tak, no to jednak, no, faktycznie, po prostu dużo tej roboty. Ile to zajęło tak na dobrą sprawę, plus, minus? Powiem ci jeszcze, yy, znaczy, ile to zajęło. Yy, zacząłem gdzieś przed wakacjami ostatniego roku. Na, widzisz, kiedy wyszło, ale to nie było tak, że ja siedziałem nad tym codziennie. No tak. To nie było tak, że ja siedziałem no, tak bardzo na luźno. Mówię, bardzo przyjemny proces. A odpowiadając jeszcze na to, że długo zajęło ogarnianie tych sampli, to jest ciekawa sprawa, bo powiem ci, że po tym projekcie bardzo zmieniło się moje podejście do tworzenia też innej muzyki. W tym kontekście, że bardziej polegam na swoich brzmieniach, a nie na przykład w presetach wiesz z jakichś syntezatorów, z jakiejś klawiszy, jakichś już gotowych brzmieniach, bo zauważyłem, że nie tyle, że mi one nie wystarczają, bo one są super, ale brzmią jak coś, co już jest, albo nie są po prostu moje. Że zacząłem mieć. Takie coś, że nie chcę czegoś używać, jakiegoś brzmienia, bo ono nie, jest, ono nie jest do końca moje i nie wyszło ode mnie. Teraz na modularze dużo sobie ogarniam nowych brzmień, na projekty też rozsyłam wiesz, znajomym, także wiesz, tak naprawdę cały czas staram się kreować własne brzmienie, bo co innego zostało. No tak, no trzeba tworzyć nowe. No i właśnie tak jak patrzę, jak wrzu wrzucasz, udostępniasz te swoje pojedyncze te fragmenty prac na modularze, to mam tak... Co, co tam się dzieje w ogóle właśnie, nie? Więc tu też zakładam, że trochę ci, trochę ci zajęło, zanim się tak się to udało ogarnąć, wiesz, tak bardziej umiejętnie. Mhm. To jest rzecz, której ciągle się uczę i ciągle się będę uczył, ale jest to bardzo inspirujące bardzo inspirujące środowisko, w tym, w tym kontekście, że na przykład, o, masz utwór muzyczny. On się w pewnym momencie zaczyna, w pewnym momencie ma zazwyczaj jakiś tam refren, gdzieś tam wchodzi wokal i jest koniec. A robiąc patrze modularne, robisz tak naprawdę nowy instrument. Zazwyczaj zależy, co chcesz zrobić, ale tworzysz kolejny instrument który gra nieskończenie, i ja jeszcze bardzo interesuję się gałęzią y, syntezatorów modularnych y, generatywnych, czyli to są takie połączenia tych kabelków, które w nieskończoność będą ci tworzyły nową muzykę. I to jest dla mnie coś mega inspirującego, mm, ale już powiem ci, z doświadczenia, bo siedzę nad tą muzyką modularną trochę, że generatywność to nie jest strona, w jaką pójdzie muzyka. Nie wiem, czy mówię teraz globalnie, czy bardziej o sobie. Na pewno sam nie będę bazował, wiesz, na paczach generatywnych. Kawałek Rain na przykład, który wydałem jakiś czas temu. Główna linia melodyczna jest właśnie generowana losowo, na pewnych tam określonych ramach, ale reszta to jest taka klasyczna forma. No nie. Uważam, że jednak, żeby muzyka miała dalej, zabrzmi jak bumer, żeby muzyka dalej miała, <ścoughs> miała taką duszę, potrzebuje jednak pewnych ograniczeń formy. No. Czyli łączenie generalnie, tak? Tego, co da się wygenerować w ten sposób. Tymi patternami, tym patchem, mówisz, tak? A na no a tym, co już trzeba zaplanować konkretnie samodzielnie, tak wszystko. Dokładnie, dokładnie. No wiesz, no, sprawdza się, tak? Więc no. o to chodzi. Mhm. Wiesz, to jest też super narzędzie do generowania sobie samemu inspiracji. Siadasz, robisz jakieś losowe rzeczy. Ja nie zawsze wiem, co robię, nie ukrywam w tym modularze i to mi się bardzo podoba, bo w takiej klasycznej muzyce robionej na gitarkach czy, wiesz, jakichś klawiszach jednak gdzieś tam, wiesz, no siedzę w tych rzeczach od dłuższego czasu i jest mało takich zagadnień, które są dla mnie taką zupełną tajemnicą, których które nie wiem, na czym polegają, a tam jeszcze dużo nie wiem i lubię czasem po prostu poeksplorować nieznane w jakiś sposób, nie? No swą drogą, jak wrzucasz właśnie, cały czas mówiąc o tych socialach, to jak wrzucasz na Instagrama, to jednak te gitary też się cały czas pojawiają. I co prawda w takim mniej klasyczny sposób, bo na przykład grasz właśnie coś, co jest motywem elektronicznym. Nieraz widziałem coś takiego. No ale nadal bawisz się tym też, w ten taki mniej, no właśnie, klasyczny sposób. Hmm? Tak tak gdybym miał się określić wiesz jako instrumentalista to głównie jestem gitarzystą bo najłatwiej mi się myśli w pewien sposób na tym instrumencie ale jest ograniczający dosyć mocno już nawet wiesz pomijając to że da się na nim zagrać 6 dźwięków na raz to, że mamy określoną ilość wiesz palcy, to, że jest y, strojony w pewien sposób, ale gitara też ma pewne konotacje i kulturowe i brzmieniowe, z którymi nie zawsze chcę się być kojarzonym, robiąc pewną muzę. i wiesz, uwielbiam brzmienie gitary, y, ale czuję często, że gdy robię muzykę, to staram się w jakiś sposób od niego uciekać albo sprawiać, że brzmi ono bardziej w mój sposób, nawet gdy jest takie klasyczne, no nie, w sensie gitara brzmiąca bardzo y, zwykle y, w środowisku, które nie jest brzmieniem powiedzmy rockowym, tylko jakimś ambientowym, kompletnie zmienia swoje znaczenie, no nie? Ale to swoją drogą, to jak się Wytek do tego podchodzę? Okej, okay, to jak się w związku z tym zajmowałeś przy tym, bo współpracowałeś jednak mocno z, też z blaszkalonek gdy było Plug, Epka Plug. Co prawda Kasper wiem, że odpowiadał tam za dużą część muzyki, oczywiście, tak? No ale ty też miałeś swój, swój udział. Mhm. No i tam już było gitarowanie. Mhm. Jak najbardziej. Słuchaj, to nie jest tak, że nie lubię muzyki gitarowej, ale uważam, że są klimaty ciekawsze, są klimaty mniej ciekawe, ale nie widzę korelacji między ciekawymi klimatami w muzyce a jej jakością. Coś, co jest ciekawe, na przykład w modularze, ta generatywność, nie zawsze będzie dla mnie brzmiało muzykalnie. Nie zawsze będę tym zainteresowany w sposób, OK to mi się podoba jako muzyka, tylko OK to jest dla mnie ciekawe jako jakieś zjawisko, które nie wydarza się często. A co do plag, Fajny, bardzo szybko zrobiony projekt, I, i bardzo sobie cenię, że mam możliwość tworzenia muzyki gdzieś tam gitarowej z człowiekiem, który jednak bardziej siedzi w tej muzyce gitarowej. I to jest dla mnie super sprawa, bo czuję, że mogę wejść w pewną rolę, w którą czasem chciałbym też wejść, ale nie mam sposobności. A daje mi to właśnie ten projekt Blaszkanona i super, super. Ja mega lubię wiesz, pracę z Kasprem. Jest jednym z lepszych writerów, jakich znam, tak naprawdę. Nie? No i właśnie, mówię, że będziecie dalej współpracować też na początku. Mówię, że potem o tym powiesz, właśnie. No tak, no właśnie, tak, tak. Tak, tak, tak. Yy, wiesz, ciągle wysyłamy sobie nowe demka, i nie chcę zdradzać za wiele, yy, co Jasne. do tego, jaki to będzie klimat muzycznie. Jedno co mogę powiedzieć, to to, że no, idziemy cały czas do przodu i cały czas w inną stronę. Tak jak wiesz, pierwszy album, tak jak później to plag bardziej w innym klimacie, no to tutaj będzie to muzyka trochę znowu w innym klimacie, ale nadal e, gdzieś tam będą te gitarki. Nie? Okej, okay, no dobra, no to tu będziemy, wiesz, będziemy e, czekać na pewno. Natomiast e, ty też dalej, jakby coś, już masz jakieś szkice następne, coś, no bo dopiero co album wyszedł, no ale wiadomo, że jak sam też powiedziałeś, że to trochę trwało, tak, jakby to powstawanie, no i tak raczej na luzie. Więc e, sam też, te, zresztą, był ten kawałek Rain, tak, to on był spoza e, albumu. No właśnie, no więc e, cały czas jakby, tam się jesteś w, w ruchu, tak. Jestem bardzo mocno w ruchu i. Gdy prowadziłeś, słuchaj, gdy prowadziłeś audycję w tym, w kapitale, to pytałeś się mnie o jakieś tam rzeczy z Who am I now. Wtedy jeszcze, wtedy myślałem już o zamknięciu, ale powiedziałem ci takie coś, że prawdopodobnie do końca roku wyjdą dwa lub trzy albumy. No nie? Co oczywiście nie wyszło na żadnym froncie. Zdarza się, no. No, zdarza się. Po prostu myślałem, że inni ludzie, wiesz, też trochę pocisną z tym tematem, a ja skupiłem się jednak bardziej na tej muzyce radiowej, ale no mówię ci, tak jak ci wcześniej wspominałem, mam notatnik, w którym zapisuję sobie, ok, album w takim klimacie, album w takim klimacie, album w takim klimacie i tam zapisuję sobie projekty, no, i po prostu, wiesz, decyduję, kiedy wezmę się zakończenie jakiegoś materiału. Wiem, że w tym, że w tym roku chciałbym na pewno wydać jeszcze album taki stricte ambientowy, którego częścią byłby na pewno ten kawałek Rain, z którego powiem Ci, że to jest pierwszy kawałek od tak długiego czasu ambientowy, z którego jestem tak zadowolony. Bo łączy on gdzieś tam syntezatory, łączy on tam elektronikę z taką naturalnością i organicznością natury. I jest to coś, co mnie bardzo fascynuje. Wiesz, takie używanie elektroniki w sposób, która, który łączy się gdzieś tam z naturą, i na pewno taki projekt będzie. No a co do większej ilości rzeczy, tak naprawdę zobaczymy, bo tak jak Ci mówiłem wcześniej, cały czas czuję, że się gdzieś tam szukam jeszcze muzycznie i czuję, że jeszcze dużo się muszę nauczyć o samym sobie w muzyce. Jasne. No dobra, no to myślę, że wyciągnąłem z ciebie wszystko, co, co mogłem, co się dało, co, jakby, co chciałeś mi powiedzieć też. Chyba że, może, chyba, że może coś a propos tych projektów typu właśnie Kanguru czy Mary Magdalene. Czy tu się można czegoś spodziewać w najbliższym czasie? Ehm, o kurczę. Chyba, mówię, że, nie ci, wiem, że od Mary, od Mary. Od Mary tak naprawdę nie wiem, co się spodziewać. Wiem, że ciągle pracuję nad muzyką i miałem okazję y, słuchać kilka demek i y, 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 są to fajne rzeczy. Trochę właśnie, jeśli bym miał klimatowo je gdzieś tam osadzić, to są to mniej więcej bloki, y, ale też bardziej, y, bardziej, znowu wracając do słowa, ciekawsze rzeczy i gdzieś tam bardziej miejscami żywsze, a kangurul to jest dla mnie człowiek zagadka. Częstotliwość, z jaką on pracuje nad muzyką, i e, wiesz, jako etos pracy, który mu pozwala, wiesz, na robienie tak dużej ilości kawałków, jest dla mnie nie do ogarnięcia. Wiem, że, e, wiesz, siedzi trochę nad bardziej drament-basedowymi rzeczami. Mam nadzieję, że, wiesz, wróci też trochę do jakichś ambientów, ale tak naprawdę ciężko jest mi coś na stówkę powiedzieć. Okej. Okay. No dobra, dobra, to może nie w związku z tym nie nie, ten, nie przedłużajmy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Jasiek Szczepańczyk, autor jak mówiłem, płyty dwutygodnia w zasadzie FM, no i też człowiek, który się tutaj parę razy też pojawił na w radioaktywnym oczywiście. No a w studiu radioaktywnego Adam Smolarek.